22-letni Adrian Raszczuk z niewielkiej wsi Plebanowce interesuje się książkami oraz walkami bokserskimi. Jednak nigdy nie przypuszczał, że przyjdzie mu stoczyć najpoważniejszą walkę w swoim życiu. Adrian zmaga się z guzem, który umiejscowił się w pniu mózgu. Brat bliźniak Adriana, Sebastian, wraz z rodziną zrobi wszystko, by pomóc bratu w walce z chorobą. Pozdrawiam wszystkich, którzy... Panie Sebastianie, Adrian jest już po operacji. Jakie są rokowania? Aktualnie można powiedzieć, że stan Adriana jest stabilny, prawda? O tyle to wszystko skomplikowane, że o ile stan jest stabilny i wydawałoby się, że z dnia na dzień to się wszystko poprawia, no to mimo wszystko są problemy z tymi podstawowymi czynnościami życiowymi, takimi jak oddychanie, przełykanie i odkrztuszanie. To jest największy problem do zwalczenia w tym momencie. Dopóki tego nie zwalczymy, nie ma mowy o rozpoczęciu leczenia onkologicznego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak to jest. To jest jakby priorytet w tym momencie. Jakiego rodzaju jest to guz? Ten guz jest określany jako guz stopnia drugiego, czyli nie jest ten najwyższy stopień. Natomiast widać, że od września 2018 roku choroba zaczęła postępować bardzo szybko. Zdecydowaliśmy się na Wiedeń ze względu na to, że w Polsce określono swego czasu, iż jest to guz nieoperacyjny. Niejednokrotnie nam powtarzano, że Adrian może po prostu odejść nie tyle w przeciągu kilku najbliższych dni, co na dyżurze lekarzy po prostu, tak w przeciągu kilku najbliższych godzin. Słyszę coś takiego, no nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zostawiać Adriana w Polsce. Usłyszeliśmy o tym, iż guzy tego typu, które są u Adriana, są z powodzeniem leczone w klinice w Wiedniu. Nie zastanawialiśmy się. Znalazło się wyjście i skorzystaliśmy z tego wyjścia. Jak na dzień dzisiejszy przebiega leczenie? Na dzień dzisiejszy Adrian leży na oddziale intensywnej terapii. Codziennie odwiedza go fizjoterapeuta, też laryngolodzy, anestezjolodzy i pracują nad poprawieniem tych podstawowych funkcji życiowych, tak jak mówiłem. Pracują nad oddychaniem, nad przełykaniem, nad odkrztuszaniem. To muszą opanować. W jaki sposób się dowiedzieliście, że w Wiedniu jest szansa na operację u tego guza? O samym Wiedniu dowiedzieliśmy się od takiej jednej dziewczyny, którą poznałem w zasadzie na grupie na Facebooku. Guzy mózgu, właśnie wiedza, wsparcie. Po bardzo długiej rozmowie przedstawiła mi, jak wygląda leczenie w tej klinice. Przedstawiła wszelkie za, wszelkie przeciw. I tak to wyglądało. Jaką kwotę do tej pory pochłonął wyjazd oraz pobyt w klinice w Austrii? Jako że nie jesteśmy obywatelami Austrii właśnie, korzystając z ich publicznego szpitala, no musimy uiścić odpowiednie tam koszta. Do tej pory jedna faktura została uregulowana na ponad 67 tysięcy euro, a druga faktura została wystawiona na około 15 tysięcy euro. W zasadzie brakuje około 5 tysięcy złotych, ażeby pokryć tą drugą fakturę obejmującą operację, pobyt w szpitalu i wszystkie specjalistyczne usługi z tym związane. Czyli oprócz kosztów pobytu w szpitalu oraz kwoty 5 tysięcy złotych na opłatę tej drugiej faktury, potrzebne są również środki na późniejszą rehabilitację. Tak, jak najbardziej. Tu bez wątpienia Adriana czeka rehabilitacja i to zapewne dosyć długa. Już teraz wiadomo, że lewa strona ciała Adriana jest słabsza niż prawa. Określa się to czymś takim jak częściowy paraliż. Czucie w tych kończynach jest, natomiast ruchy nie są tak bardzo mobilne jak ruchy na przykład prawej ręki czy prawej nogi. Oprócz rehabilitacji na pewno trzeba się będzie zetknąć z kosztami leczenia onkologicznego. Co do leczenia onkologicznego jeszcze nie mamy konkretów. Natomiast niewykluczone, że leczenie onkologiczne będzie musiało zostać przeprowadzone również na terenie Austrii, to jeszcze wszystko tak naprawdę okaże się w najbliższych dniach. Osoba chcąca pomóc finansowo w leczeniu, w jaki sposób może to zrobić? Pomóc można
zapoznając się z całą sytuacją i dokonując wpłat za pośrednictwem portalu się pomaga, wpisując chociażby w wyszukiwarkę Google Adrian Raszczuk się pomaga, albo zaglądając na Facebooka, gdzie jest fanpage Adi walczy z nowotworem i grupa z licytacjami, licytacje Adi walczy z nowotworem. Można znaleźć wszelkie informacje, odezwać się do mnie bezpośrednio. Też jestem na Facebooku, udostępniam swój numer telefonu, można do mnie napisać. Tam właśnie wszystko jest opisane na tych stronach, jest podany numer konta. Jest bardzo wiele osób, które może na bieżąco odpowiadać w razie czego też na wszelkie tego typu pytania. Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu swoim, w imieniu Adriana, w imieniu całej rodziny za dotychczasową pomoc, za wszelkie wpłaty, za wszelkie akcje charytatywne organizowane tutaj lokalnie. Niejednokrotnie podkreślałem już, że bez waszej pomocy by się po prostu nie udało. Bez waszej pomocy być może Adriana już dzisiaj by tutaj z nami nie było. Kwota do zebrania była potężna i na pewno potężna kwota do zebrania jeszcze będzie. Cóż, w dalszym ciągu wierzę, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę, bo to idzie w dobrą stronę i że to się uda, że czeka nas jeszcze długa walka, ale uda nam się wygrać razem, nam wszystkim razem z tym górą. W imieniu redakcji życzymy dalszej wytrwałości oraz szybkiego powrotu do zdrowia Adrianowi. Dziękuję ślicznie. Jak tam się czujemy? Co? Tak samo. Tak sobie. Boli gardło? Ale co, będzie dobrze? Co? Będzie. No.